W dzisiejszym odcinku znowu wracam z pewnym ciekawym tematem, ponieważ opowiem Wam dzisiaj o pewnym doświadczeniu, które gdzieś już w pewien sposób się mocno zintegrowało w moim życiu i trochę wypadło z mojej pamięci, ale teraz niedawno powróciło. I jest to dosyć ważne doświadczenie, ponieważ ono zdefiniowało moje życie na wiele, wiele lat i bardzo długo nie byłam w stanie zrozumieć, co się wtedy stało. Opowiem Wam dzisiaj o moim pierwszym doświadczeniu psychodelicznym, które miałam w wieku 8 lat. Cześć, ja się nazywam Agata i serdecznie witam Was na moim kanale. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej, a jeżeli jesteście po raz kolejny, to tym bardziej się cieszę, że jednak zostaliście. Ja na tym kanale mówię o szczęściu co najmniej raz w tygodniu, ale dzisiaj zaczęłam się śmiać, że powinnam zmienić ten tekst i mówić, że ja na tym kanale mówię o śmierci co najmniej raz w tygodniu, bo dzisiaj do Was też przychodzę z doświadczeniem śmierci. To jest trochę zabawne, ponieważ ja ostatnio doszłam do wniosku, że ja wyznaję taką zasadę, że ten, kto przynajmniej raz nie umarł, to tak naprawdę nie żyje. Więc jakby doświadczenie śmierci wbrew pozorom jest dosyć pozytywnym doświadczeniem, które może bardzo pozytywnie wpłynąć na nasze życie, w szczególności jeżeli pracujemy z psychodelikami, czyli medycyną roślinną bądź innego rodzaju substancjami. Ale w związku z tym, że ja będę mówiła dzisiaj głównie o DMT, ale też również o innych substancjach, to wybaczcie. Ten film nie ma na celu promowania lub weryfikowania jakichkolwiek legalnych substancji lub narkotyków. Film jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Film został stworzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w filmie wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dobra, to jak mamy to załatwione, to jedziemy z tematem. Dlaczego mówię, że to jest doświadczenie, pierwsze doświadczenie psychodeliczne? Ja ostatnio właśnie oglądając wideo na temat DMT, przypomniałam sobie te jakby tematy związane z tym, kiedy DMT wytwarza się w naszym mózgu. Bo DMT, słuchaj, jest taką substancją, mówi się o DMT, że jest to królowa psychodelików, ale jest to substancja, która występuje naturalnie zarówno w człowieku, w roślinach, w zwierzętach, jest wszędzie. Ale kiedyś określiłam sama DMT jako tak zwany promotor przejścia, ponieważ DMT jest substancją, która wytwarza się w ludzkim organizmie najbardziej podczas porodu i podczas śmierci. I z mojej perspektywy pokazuje to jakby, że w momencie, kiedy się rodzimy i umieramy, czyli przychodzimy na ten świat, ten portal się otwiera i wtedy w naszym mózgu wytwarza się DMT. I ja ostatnio oglądając odcinek na temat DMT właśnie przypomniałam sobie tą historię moją z przeszłości, która była dla mnie bardzo trudna i bardzo trudna do zintegrowania i podejrzewam, że ostatecznie chyba ta historia zdecydowała, że ja w końcu zostałam przy psychodelikach. I pomimo moich pierwszych nieudanych prób pracy z ayahuaską i pracy w ogóle z psychodelikami, ja ostatecznie postanowiłam na tą drogę wejść na całego. Ja może kiedyś opowiem o tym, jak głęboko w pewnym momencie weszłam w tą psychodeliczną pracę i jakie to było, szczerze mówiąc, takie trochę partyzanckie, bym powiedziała. No ale nieistotne. Zacznijmy od tej historii. Bo ja w sumie chyba nigdy tej historii nie opowiadałam tak całkowicie i nigdy się jakoś na niej nie skupiałam. Ja trochę czasami mówiłam o tym, że przeżyłam własną śmierć, czym bardzo mocno przerażałam ludzi i to dzisiaj przeraża niektórych ludzi. Natomiast teraz jakby moje postrzeganie śmierci i moje postrzeganie doświadczenia śmierci się zasadniczo zmieniło i wydaje mi się, że rozmawiając z ludźmi, którzy jakby mają styczność z psychodelikami, w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o śmierci, to jakby mówimy trochę o zupełnie innej sytuacji, nie mówimy o końcu, bo jakby my po części wiemy, że to nie jest koniec. No ale jakby dobra, wróćmy do tej historii, jak to się wydarzyło. Ja miałam 8 lat i zachorowałam. Zachorowałam będąc z moimi rodzicami na wakacjach i byliśmy na wakacjach za granicą, poza granicami Polski. Podróżowaliśmy wtedy samochodem, to było bardzo dużo kilometrów od domu i w momencie, kiedy zachorowałam, my znajdowaliśmy się w takim kraju, który, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o tą służbę zdrowia, był
no, na takim dosyć niskim poziomie, jeśli chodzi o pomoc. I nie bardzo ktokolwiek wiedział, co mi jest i co mi dolega i co się dzieje. Ja początkowo miałam tylko wysoką gorączkę i w sumie jakieś tam problemy żołądkowe, więc teoretycznie nie wyglądało to jeszcze tak bardzo groźnie. Jak upływał czas i upływały kolejne godziny, jakby mój stan się zasadniczo pogarszał, moi rodzice wtedy podjęli decyzję, że zaczynają wracać do Polski jak najszybciej. No niestety problem polegał na tym, że mój stan pogarszał się de facto z godziny na godzinę, a nie z dnia na dzień, więc to było dosyć trudne. Oni podróżowali ze mną samochodem przez wiele godzin i nie wiem dlaczego nie zdecydowali się na uzyskanie pomocy medycznej w żadnym kraju, przez który przejeżdżaliśmy. A jakby ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego oni nie skorzystali z pomocy w momencie, kiedy byliśmy w tym pierwszym kraju, z którego wyjechaliśmy, bo tam rzeczywiście ta pomoc medyczna mogłaby być problematyczna, ale w późniejszym okresie nie wiem. Trudno mi jest to ocenić. Moi rodzice podjęli taką decyzję, że chcą wrócić jak najszybciej do Polski. Efekt był taki, że w momencie, kiedy ja otrzymałam pomoc medyczną, to upłynęło już ponad 24 godziny od momentu, kiedy wystąpiły te jakby pierwsze bardzo zdecydowane objawy, a dodatkowo nikt nie wiedział, absolutnie nikt nie wiedział, co mi jest. I ja trafiłam do szpitala w środku nocy, do szpitala w Pcimiu Dolnym, w stanie de facto agonalnym, gdzie moje funkcje życiowe po prostu zaczynały ustawać. W związku z tym, że miałam 8 lat i byłam małym dzieckiem, to jakby lekarze bardzo mocno walczyli o moje życie. Ale musicie wiedzieć jedną rzecz. Ja wtedy, jako to 8-letnie dziecko, ja bardzo mocno chciałam umrzeć. Ja miałam w sobie bardzo dużą chęć tego, żeby odejść z tego świata. Mnie jest w tej chwili bardzo trudno ocenić, dlaczego tak się działo, że ja tak bardzo nie chciałam żyć wtedy, bo w związku z tą moją pracą z psylocybiną, ja nie mam takiego dostępu w tej chwili emocjonalnego do tych wszystkich wydarzeń z przeszłości i nie jestem w stanie powiedzieć, czy w rzeczywistości moje życie i moje dzieciństwo było tak beznadziejne i moi rodzice byli aż tak beznadziejni w tamtym okresie, że jakby w rzeczywistości te moje myśli o tym, żeby umrzeć, były uzasadnione. Trudno mi jest powiedzieć. Ja wiem, że ja byłam bardzo, bardzo nieszczęśliwym dzieckiem. Dzieckiem, które nie chciało żyć. Ja chciałam wtedy umrzeć. Naprawdę, ja całą sobą chciałam wtedy umrzeć. Lekarze bardzo mocno walczyli o moje życie i nie było to proste, w szczególności, że jakby nikt nie wiedział wtedy, co mi jest. I podejmowano różnego rodzaju próby diagnozy. Ta walka trwała praktycznie całą noc i w pewnym momencie moje funkcje życiowe ustały. W sensie zatrzymała mi się akcja serca, lekarze podjęli jakby reanimację. I ja pamiętam, słuchajcie, całą tą akcję reanimacyjną. Wiem, jak to wszystko wyglądało. Było dokładnie tak, jak niektórzy ludzie opisują, że po prostu widzimy swoje ciało z góry. Ja wiedziałam dokładnie, co mówili lekarze. Pamiętam jedną rozmowę lekarzy, gdzie jeden z lekarzy powiedział, że właśnie on jakby wyczuwa we mnie to, że ja nie chcę żyć, że ja chcę umrzeć i że to było dla niego strasznie smutne. On był strasznie przejęty w ogóle tą całą sytuacją. Natomiast ja w momencie, kiedy ustała moja praca serca, ja w tym momencie weszłam na jakiś inny stan świadomości. Ja weszłam do takiego innego poziomu, gdzie nagle połączyłam się ze wszechświatem, gdzie poczułam to takie niesamowite połączenie i zalała mnie cała wiedza tego wszystkiego. Musicie wiedzieć, że ja w ogóle jako dziecko, jakby pomimo tego, że miałam 8 lat, ja miałam dosyć dużą wiedzę, ja bardzo szybko zaczęłam czytać, bardzo szybko zaczęłam pisać, bardzo szybko się zaczęłam interesować światem i jakby ja byłam dosyć dojrzała jak na swój wiek i posiadałam dosyć dużą wiedzę, chociaż no wiadomo, że jako 8-latka, no to wiadomo, że to nie było to generalnie rzecz biorąc to, co by było w tej chwili, ale ja mam wrażenie, że właśnie wtedy przeszłam na tą drugą stronę, właśnie wtedy wyszłam w tym momencie poza Matrix, ja połączyłam się z tą całą zbiorowością i zrozumiałam, jak piękna jest śmierć i jak piękne jest to przeżycie i jakby wydaje mi się, że jakby te całe zrozumienie, które na mnie przyszło, było totalnie niesamowite. No i problem polegał na tym, że lekarzom się w końcu udało mnie przywrócić. Nie wiem, jak długo to trwało, bo z mojej perspektywy jakby całe doświadczenie, które ja miałam, trwało dosyć długo. Natomiast podejrzewam, że nie reanimowano mnie aż tak długo, że to trwało raczej w kategorii minut, a nie godzin, tak? Więc jakby nie było mnie może kilka
kilka minut. I ja pamiętam, że miałam bardzo duży problem z tego powodu, że wróciłam, ponieważ ja utraciłam jakby tą wiedzę, którą uzyskałam, bo coś mi w pewnym momencie powiedziało, że ja muszę wrócić. I wypchnięto mnie jakby z powrotem w to moje życie, w to moje ciało, w tą moją całą nieszczęśliwość. I jakby ja totalnie nie wiedziałam, co się stało, no bo teraz z perspektywy już jakby mojej pracy z psychodelikami i pracy z jakby różnego rodzaju substancjami i doświadczeniu różnego rodzaju stanów świadomości, pewnie bym inaczej podeszła do tego doświadczenia, ale wtedy jako 8-letnie dziecko to doświadczenie było dla mnie bardzo trudne. Ja popadłam w jeszcze większą depresję po tym doświadczeniu. Próbowałam szukać bardzo różnych informacji na temat śmierci klinicznej, próbowałam czytać różnego rodzaju książki i wtedy to były trochę też inne czasy, tak? Teraz mamy bardzo dużą dostępność, możemy włączyć internet, możemy jakby porozmawiać z kimś, możemy zapytać ludzi o jakieś podobne doświadczenia i mamy dużo szybszą wymianę informacji. W tamtym czasie, kiedy to wszystko się wydarzyło, ja byłam małym dzieckiem, które miało ograniczony dostęp do tego, żeby kupować jakieś określone książki. Chociaż moi rodzice akurat tutaj mi nie bronili dostępu do książek, ja mogłam mieć dostęp do wszystkiego, co chciałam. No ale wiadomo, to były książki, ja je czytałam. Ten dostęp był w zasadniczy sposób ograniczony, jeśli chodzi o informacje. Natomiast rzeczywiście w tych wszystkich świadectwach ludzi, którzy przeżyli tak zwaną śmierć kliniczną, ja w ogóle nie wiem, jak to nazwać. Ale te doświadczenia ludzi, którzy przeżyli przez tą własną śmierć, którzy widzieli na przykład tą swoją akcję reanimacyjną, którzy jakby byli poza tym, w tym momencie zatrzymania akcji serca, zatrzymania krążenia, bardzo często przywijało się to samo stwierdzenie, że bardzo często ci ludzie, którzy wracają, później popadają w depresję i później mają z tym problem, że wracają. I to było też po części w pewien sposób zaprzeczenie jakby takiej idei życia i śmierci, że śmierć jest czymś złym, że śmierć jest de facto jakimś doświadczeniem bardzo trudnym, że śmierć jest doświadczeniem, którego należy się bać. I ja też w pewien sposób przez to swoje doświadczenie, ja bardzo długo jakby miałam takie poczucie, że ja nie boję się śmierci. Ja później przez wiele miesięcy po tym doświadczeniu oczywiście też walczyłam o swoje życie, bo to nie było tak, słuchajcie, że to się akurat tam skończyło. Ostatecznie zostałam zdiagnozowana i rzeczywiście przez wiele miesięcy później byłam w szpitalu i byłam leczona i jakby przeżywałam pewne rzeczy. I to też było doświadczenie, które było związane z tym, że ja byłam bardzo mocno ograniczona przez tą chorobę. Trudno mi było funkcjonować, byłam bardzo wyalienowana. I ja ciągle miałam w sobie takie przekonanie, że czemu ja wtedy nie umarłam. I pamiętam, że jakby to też było takie doświadczenie, o którym wszyscy mi mówili, żeby o tym nie opowiadać, bo ludzie są przerażeni, jak się o tym mówi. I rzeczywiście, jak ja dorastałam, byłam nastolatką, to śmiałam się trochę, że zaczynało się robić creepy w momencie, kiedy opowiadałam o tym doświadczeniu. Ale ludzie bardzo często reagowali bardzo nerwowo na to i ja w pewnym momencie przestałam do tego doświadczenia wracać. Gdzieś moje życie potoczyło się dalej, no wiecie, 8 lat to jest dosyć młody wiek i potoczyło się tak, że jakby, no wiadomo, że to doświadczenie gdzieś mnie zmieniło w jakiś sposób i było dla mnie jakoś istotne. Ja nie mogłam o tym zapomnieć i nie mogłam jakby zignorować, że coś takiego się wydarzyło, ale moje życie nie kręciło się wokół tego wydarzenia. I słuchajcie, i w momencie, kiedy pamiętam, pojechałam na którąś kolejną ceremonię ayahuaski. To była chyba, nie wiem, może jakaś piąta, szósta moja ceremonia ayahuaski i wtedy te doświadczenia do mnie wróciły i wtedy to mi się zaczęło integrować. Ja w pewnym momencie wróciłam do tego samego miejsca, w którym byłam, kiedy miałam te 8 lat. Właśnie wtedy ayahuaska mi pokazała, co się wydarzyło w trakcie tej mojej śmierci. I ja pamiętam, że ja bardzo długo też miałam ten problem, że gdy wracałam do tego miejsca, to to miejsce wydawało mi się domem. I pamiętam taką ceremonię ayahuaski, którą kiedyś miałam i właśnie poszłam znowu do tego miejsca, do którego trafiłam mając 8 lat i stałam tam w tej całej, w tym całym pięknie tego połączenia ze wszechświatem, bycia jednością ze wszystkim, takim... No nie jestem w stanie opisać tego doświadczenia, ale też posiadania tej całej wiedzy, tej komunikacji. To było przepiękne doświadczenie i ja w pewnym momencie powiedziałam ayahuasce, że
ja nie wracam. I że to nie jest jakby, to jest moje miejsce, ja tam powinnam zostać. I wtedy do mnie przyszło coś takiego, że ja powinnam umrzeć mając te 8 lat, że ja nie powinnam żyć, że to jest w ogóle totalnie bez sensu. I te doświadczenia jakby gdzieś tkwiły we mnie. I pamiętam, że to była taka negocjacja w pewnym momencie podczas ceremonii z ayahuaską, która stwierdziła, że no ale ja muszę wrócić, bo moje ciało, bo ja muszę wrócić do tego mojego ciała, bo to moje ciało umrze, jak ja tam zostanę. I ja w pewnym momencie tak stwierdziłam, że no ale okej, no ale może coś da się zrobić, żeby to moje ciało żyło, ale żebym ja nie wracała. I pamiętam, że ja bardzo długo jakby miałam problem z tym, żeby zrozumieć i zaakceptować też po części jakby tutaj bycie w tym miejscu, w którym jestem i bycie tutaj na ziemi i bycie w tym matriksie, w którym funkcjonujemy, w tej symulacji. Bardzo długo chciałam z niej uciec. I ayahuasca pokazała mi takie drzwi i chyba też w pewnym momencie przestałam się tego bać i przestałam jakby myśleć o tym doświadczeniu w taki bardzo tęskniący sposób, ponieważ w pewnym momencie mi pokazano, że to jest miejsce, do którego ja zawsze mogę wrócić. Że to nie jest tak, że coś mi ucieknie, że coś mi zniknie. I to jest miejsce, w którym ja zawsze mogę być. I to jest miejsce, które zawsze będzie na mnie czekać. I to jest miejsce, z którym się zawsze mogę połączyć. I jakby też zobaczyłam, jak to wszystko funkcjonuje. I to było rzeczywiście coś takiego, co uleczyło te moje doświadczenia. I ja ostatnio właśnie tak się zaczęłam zastanawiać, że w ogóle to jest właśnie takie trochę słabe, że bardzo często właśnie, ja czytałam wtedy bardzo dużo badań na temat ludzi, którzy przeżyli ten tak zwany NDE, czy właśnie tą śmierć kliniczną i bardzo często ci ludzie nie wiedzą, co mają zrobić z tym doświadczeniem. A jest to po prostu najnormalniejsze w świecie doświadczenie psychodeliczne, które mają pod wpływem DMT, które wytwarza się w naszym mózgu. Ja wtedy tego nie wiedziałam i słuchajcie, i to też jakby można powiedzieć, że no byłam wtedy dzieckiem, że dzieci nie mają doświadczeń psychodelicznych, ale co jest ciekawe, jak ja byłam w Ameryce Południowej, to w ogóle jakby tam szamani mają takie zupełnie inne podejście do jakby stosowania tej medycyny roślinnej. Oni w ogóle jakby nie traktują doświadczeń psychodelicznych, bardzo wielu z nich, oczywiście nie wszyscy, ale oni w ogóle nie traktują doświadczeń psychodelicznych jako coś takiego, co jakby po pierwsze wymagałoby osiągnięcia pewnego wieku i że to leczenie jakby jest dostępne dla każdego. I słuchajcie, ja bywałam na ceremoniach, na których były małe dzieci. I to takie 8-letnie dziecko, podejrzewam, że tam by nikogo nie zdziwiło. Oczywiście te dzieci, które tam były na tych ceremoniach, one nie dostawały pełnych dawek. Podejrzewam, że dostawały jakieś dawki w kategoriach mikrodawki bądź jakieś bardzo niewielkie rzeczy. Nie wiem, jak to by na mnie wpłynęło na przykład, gdybym mając te 8 lat spotkała się z ayahuaską i czy pozwoliłoby mi to szybciej zintegrować to doświadczenie. Ale postanowiłam o tym powiedzieć też po części dlatego, że właśnie oglądając wideo o DMT i właśnie ludzie sobie bardzo często zadają pytania, czy rzeczywiście śmierć to jest coś takiego, gdzie się czuje to DMT. I stwierdziłam, że podzielę się tym doświadczeniem, ponieważ akurat tak mi się przytrafiło w życiu, że ja takie doświadczenie miałam. I wydaje mi się, że to gdzieś wszystko składa się do kupy, że to jest takie jakby zespół naczyń powiązanych. I w momencie właśnie, kiedy ja zaczęłam pracować bardzo mocno później z grzybami psylocybinowymi, a ostatnie moje doświadczenia są bardzo intensywne i są bardzo takie no bardzo ciekawe. Ja postaram się może nagrać coś na ten temat, ale ostatnio jeszcze bardzo dużo integruję tych wszystkich doświadczeń. One są bardzo, bardzo mocno głębokie. I ja w pewnym momencie, pracując z grzybami psylocybinowymi, zaczęłam wychodzić właśnie do tych rejonów, do których kiedyś uciekałam, a teraz jakby tam jestem w taki naturalny i normalny sposób. Trudno to jest w ogóle wszystko opisać słowami, bo te doświadczenia w ogóle są bardzo często takie mocno niedefiniowalne. Tak jak ostatnio zapytano mnie, czy stosując metodę Lemontek nadal mam kontakt z dziećmi, świętymi dziećmi, czyli z grzybami i czy one zaczęły do mnie inaczej mówić. I to była bardzo trudna odpowiedź na to pytanie, ponieważ odpowiedź na pytanie ogólnie brzmi tak, natomiast powiedzenie, jaka jest różnica pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz, jest tak trudno definiowalna słowami, że właśnie dlatego
też bardzo często ciężko jest mówić o jakichś doświadczeniach takich, które się nam dzieją w momencie, kiedy pracujemy z psychodelikami. Ja ostatnio, słuchajcie, miałam kilka takich podróży, które były naprawdę w momencie, kiedy się jakby budziłam po tym wszystkim, to miałam takie wrażenie, wow, ja bardzo chciałabym o tym wszystkim opowiedzieć. Ja bardzo chciałabym powiedzieć, co się wydarzyło. Wydarzyły się tak niesamowite rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy próbowałam cokolwiek o tym powiedzieć, to miałam wrażenie, że nie jestem w stanie sklecić zdania, ani sklecić słowa, więc to jest często bardzo trudne. Natomiast słuchajcie, ja szczerze wierzę, że śmierć to nie jest koniec. Ja szczerze wierzę, że śmierć to nie jest nic złego. I ja szczerze wierzę, że każdy z nas musi umrzeć i każdy z nas może umrzeć wielokrotnie nawet podczas swojego życia. I umieranie to nie jest nic złego, a śmierć nie jest tematem tabu. Natomiast rzeczywiście ja osobiście mogę poświadczyć, że człowiek w momencie śmierci przeżywa doświadczenie, które jest bardzo mocno zbliżone do doświadczenia, które mamy pod wpływem DMT. Ponieważ spotykamy się tam w pewnym momencie z tymi bytami, które są tam, zyskujemy dostęp do bardzo podobnej wiedzy w momencie, kiedy pracujemy z DMT, więc śmierć moim zdaniem jest doświadczeniem psychodelicznym i to jest dla mnie kolejny dowód na to, że te doświadczenia, które my mamy pod wpływem psychodelików, to nie jest wytwór naszego mózgu, to nie są halucynacje i to nie ma nic wspólnego z halucynacjami i to doświadczenie psychodeliczne jest zupełnie doświadczeniem zupełnie innej kategorii, nie mające żadnego punktu stycznego z halucynacjami. To nie są przywidzenia, to nie są wymysły naszego mózgu, to jest przejście po prostu przez pewien portal, który pokazuje nam inny wymiar, inną rzeczywistość, inne miejsce, inny świat, a raczej prawdziwy świat. Więc tak to jest. Więc mogę powiedzieć dzisiaj nikogo, jakby nie będąc creepy, że przeżyłam własną śmierć i wtedy właśnie pierwszy raz miałam swoje pierwsze doświadczenie psychodeliczne, które mocno wpłynęło na moje życie. I podejrzewam, że ostatecznie doprowadziło mnie do tej drogi, na jakiej jestem teraz i absolutnie nie żałuję tej drogi, na której jestem teraz. Okej, słuchajcie, wydusiłam to z siebie. To jest chyba pierwszy raz, kiedy opowiedziałam tą historię od początku do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie mi komentarz pod tym filmikiem. Ja chcę tylko jeszcze dzisiaj powiedzieć gwoli wyjaśnienia, że w ogóle YouTube ostatnio strasznie wariuje i wiem, że niektórzy z Was pisali do mnie jakieś komentarze i te komentarze po prostu były później z niewiadomych względów dla mnie przez YouTube kasowane. Mnie się to kiedyś zdarzyło jeszcze na moim starym kanale w języku angielskim i to się zdarzało dosyć częściej. Teraz zdarza mi się to na polskim kanale, nie wiem dlaczego, więc jeżeli zauważyliście na przykład Wasz znikający komentarz albo jakiś Wasz komentarz się nie dodał, to słuchajcie, ja nie mam nic z tym wspólnego. To jest po prostu wina YouTube'a. Ja nie kasowałam żadnych komentarzy w ostatnim czasie, więc jakby nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. Poza tym na przykład mnie się komentarze dodają często tylko w części, tak jakby zostały ocenzurowane, więc czasami na przykład zdarzało mi się komuś odpowiedzieć, a na przykład później się gdzieś pojawiało tylko jedno zdanie, a zamiast jakby całej wypowiedzi, która była, nie wiem dlaczego tak się dzieje, jakieś takie bardzo dziwne rzeczy się dzieją na YouTubie ostatnio. Więc słuchajcie, okej, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, a tymczasem to jest wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, a tymczasem pa, pa!